Dzień dobry, moje nazwisko Wyryński Bogusław, reprezentuję firmę Sekwencja. Zajmujemy się analizą, mapowaniem, modelowaniem procesów gospodarczych pod kątem wdrożenia systemów informatycznych w małych i średnich firmach. Podczas konferencji Akademia e-Biznesu w Lublinie prowadził Pan prelekcję o analizie przedwdrożeniowej. Czym tak naprawdę jest ta analiza i jakie składniki zawiera? Znaczy, tak naprawdę, jeżeli chodzi o analizę, to mamy taki sposób przygotowania firmy, odpowiedzenia sobie na pytanie, co tak naprawdę dana firma potrzebuje pod kątem rozwiązań informatycznych, w jakim zakresie i konkretnie, co chcemy uzyskać poprzez wdrożenie informatyczne systemu. Mówił Pan także o analizie funkcjonalności. Ten etap jest często kluczowy w procesie wdrażania rozwiązań IT. W jaki sposób rozpocząć w ogóle ten etap i na jakich kwestiach się skupić? To znaczy, tak naprawdę tą analizę funkcjonalności musimy poprzeć przede wszystkim stawianymi celami, tak? Czyli musimy sobie postawić jakieś cele, które chcemy osiągnąć poprzez wdrożenie systemu informatycznego. Tak jak już mówiłem na konferencji, te cele mogą być różne. W B2B na przykład może być, nie wiem, przyspieszenie wymiany dokumentów z partnerami, przyspieszenie ofert, które chcemy uzyskać na zakup materiałów, półproduktów czy innego typu rzeczy. I jak gdyby te procesy chcemy przyspieszyć poprzez powiązanie dwóch systemów informatycznych i jak gdyby wymierne korzyści możemy uzyskać poprzez wdrożenie takiej wymiany. Przy analizie funkcjonalności, zwłaszcza w dużych organizacjach, ciężko jest pogodzić potrzeby różnych działów i wpływów między nimi. Inne potrzeby ma na przykład marketing, a inne dział sprzedaży czy analiz. Jak więc pogodzić ze sobą te różne podejścia do wymagań funkcjonalnych? Jak przeciwdziałać zagrożeniom na tym etapie wdrażania systemu IT? Znaczy, problem jest niebanalny, bo oczywiście jeżeli analizy potrzebują dużej ilości danych do przeanalizowania, no to już z kolei na przykład produkcja czy też sprzedaż nie będzie koniecznie zainteresowana, żeby taki przekrój danych wprowadzać, bo to zwiększa ich czas zaangażowania w samą sprzedaż, czyli tak naprawdę nie wykonują tej rzeczywistej sprzedaży, czyli tego, co im przynosi dochody, tylko tak naprawdę poświęcają czas na wprowadzanie jakichś parametrów czy jakichś danych w sposób usystematyzowany. I tutaj to też jest zadanie systemów informatycznych, żeby w jak najmniejszym stopniu, jak najłatwiej było te dane wprowadzać w takim zakresie i w takiej konfiguracji, czy też w takich parametrami, tak żeby inne działy, czyli dział na przykład analiz, był zadowolony z tych wprowadzonych danych. Czy są jakieś narzędzia pomocne w analizie funkcjonalności? Programy komputerowe czy metodyki? To znaczy, metodyk jest wiele, tak naprawdę większość dostawców oprogramowania to jak gdyby całą metodykę i analizy i samego wdrożenia każdy posiada. Ona jest z reguły oparta na bardzo podobnych zasadach. Ja te wcześniejsze moje doświadczenia pokazują, że tak naprawdę nawet nie znając konkretnej metodyki, bo na początku, powiedzmy, nie skupiałem się na teorii, skupiałem się bardziej na praktyce. Potem się okazało, że ja wdrażając oprogramowanie, nie znając tej metodyki, wdrażałem według tej metodyki. Więc tak naprawdę ta metodyka gdzieś tam jest, ale ona tak naprawdę jest taką intuicyjną rzeczą i ona tutaj akurat większość firm nie ma z tym problemu, także tutaj akurat nie na to może, oczywiście są pewne zasady, tak, których należy przestrzegać, natomiast istotniejszą sprawą moim zdaniem jest to, żeby tą analizę przeprowadzić z odpowiednimi osobami i na odpowiednim poziomie szczegółowości czy ogólności, bo to też zależy. Jeżeli chcemy precyzyjnie wdrożyć, czyli jak gdyby w samych detalach wdrożyć system informatyczny, musimy bardzo szczegółowo przeprowadzić analizę. Podczas prezentacji mówił Pan także o wyborze między wersją pudełkową a dedykowanym rozwiązaniem. W takim razie, kiedy któreś z tych rozwiązań jest zdecydowanie lepsze? Czy są takie etapy rozwoju firmy, a może zależy to od branży? To znaczy, tutaj ani nie stawiałbym na to, że firma na jakimś etapie potrzebuje takiego czy takiego rozwiązania. Nie stawiałbym też na branżę. Tak naprawdę to, czy rozwiązanie gotowe, czy rozwiązanie dla konkretnego klienta, to jest właśnie, powinno być poprzedzone tą analizą, bo tak naprawdę dopiero ta analiza jest w stanie nam powiedzieć, co jest korzystniejsze, bo musimy sobie znaleźć wszystkie plusy
takiego rozwiązania, wszystkie takiego i minusy i sobie wszystko to rozważyć, sprawdzić koszty takiego i to wszystko sumarycznie sprawdzić, zweryfikować i dopiero wtedy na tej podstawie jesteśmy w stanie odpowiedź dać konkretną i rzeczową, taką, która rzeczywiście da nam efekt, osiągniemy jak najlepszy efekt taką odpowiedzią. I ostatnie pytanie, czy Pana zdaniem wybór konkretnej wersji właśnie dedykowanej czy też pudełkowej może nieść ze sobą jakieś ograniczenia, zagrożenia w przyszłości? Czy nie jest tak, że wybór na przykład wersji dedykowanej łączy się ze zbytnim przywiązaniem do firmy, która go wykonała? To znaczy na pewno trochę tak jest, bo zawsze nam, jeżeli już do czegoś się przyzwyczajimy, to ciężko nam jest zmienić pewne przyzwyczajenia, dlatego to jest jak gdyby zawsze jakieś ograniczenie. Oczywiście to jest też tak, że firmy cały czas działają nad rozwojem tego oprogramowania, też mają jakieś nowe rozwiązania, ale to jest zawsze natura człowieka, że człowiek się do czegoś przyzwyczaja. Tak samo będzie też minusem z kolei rozwiązanie, które sobie napiszemy, bo to też jest jak gdyby przyzwyczajenie do tego, co mamy, a za chwilę się może pojawić coś na rynku, co tak naprawdę nam w znacznym stopniu by ułatwiło działanie, a my będziemy zapatrzeni tylko w to, co już mamy, tak? Przyzwyczailiśmy się do tego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.